Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym, abyście te niezapomniane chwile spędzili w rodzinnym cieple, wspominając ten rok jak najlepiej. Życzę Państwu w tym roku, ale przede wszystkim w następnym, wiele radości, wielu pasm sukcesów i przede wszystkim pogody ducha. Życzę w imieniu swoim oraz Zarządu Powiatu. Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura. Szanowni Państwo, już tylko parę godzin dzieli nas od wielkiego świętowania, święta Bożego Narodzenia, święta dobrej nowiny. Na tą nowinę czeka każdy z nas. Czekamy bardzo osobiście. Każdy z nas chce żyć w sposób szczęśliwy, w sposób piękny, sensowny, a okoliczności czasami są takimi okolicznościami nędznej, betlejemskiej stajenki. Czasami nic się nie udaje, czasami jest biednie, czasami jest trudno, czasami przygniatają problemy. I wtedy wkracza Słowo, które staje się ciałem. Wkracza Chrystus. I to On przemienia przede wszystkim serca ludzkie. To On chce nam w tej biedzie, w tych wszystkich problemach dzień po dniu towarzyszyć. Życzę Państwu, żeby to doświadczenie tej wielkiej, miłosiernej obecności Pana Boga, który przychodzi do ludzi, było właśnie tym jak najbardziej osobistym doświadczeniem, żeby to było źródło prawdziwej świątecznej i nie tylko świątecznej, na cały rok radości, żeby wyznaczało perspektywę wielkiej, wielkiej nadziei. A przez te przemienione serca, żebyśmy odnawiali relacje z innymi ludźmi, żebyśmy nieśli innym dobro, piękno, żeby też dla innych Słowo stawało się ciałem. Niech Pan Bóg błogosławi na te święta radosnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Przed nami najpiękniejsze święta. Te święta, na które czekamy cały rok. Boże Narodzenie. Niech z tej okazji niczego Państwu nie zabraknie. Nie tylko na stole, nie tylko pod choinką. Niech nie zabraknie przy tym naszym wspólnym, wigilijnym i świątecznym biesiadowaniu tych, których kochamy. Niech przybędą, niech przyjadą nieraz z daleka, aby razem z Wami spędzić te kilka świątecznych dni. Znajdźmy dla siebie czas, znajdźmy dla siebie moment, żeby powiedzieć, jak bardzo się kochamy, jacy jesteśmy dla siebie ważni. Tego życzę Państwu przede wszystkim. Przed nami nowy rok, który witać będziemy, myślę, w trudnych nastrojach. Życzę, aby był lepszy niż ten, który mija, aby był rokiem spokojnym, aby był rokiem, w którym naprawdę zrozumiemy, co znaczy słowo pokój. Pokój, który przede wszystkim powinien być w naszych sercach. Życzę nowych planów, nowych marzeń, oczywiście tych, które będą się spełniać. Niech to będzie dobry czas dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to czas niepowtarzalny. To czas zadumy, refleksji, wyciszenia. To czas spędzony w gronie rodziny i najbliższych. Niech więc te święta będą dla Was radosne, szczęśliwe. Niech przyniosą wiele nadziei i marzeń. Szanowni Państwo, życzę również wiele dobrego w nadchodzącym 2017 roku. Radosnych, rodzinnych i pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń mieszkańcom aglomeracji wałbrzyskiej życzą zarząd i pracownicy Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Wiktoria. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, święta przed nami, końcówka 2016 roku również, mam nadzieję, udany, tego Państwu życzymy, my, pracownicy Centrum Kultury w Kamiennej Górze, udany Sylwester, zabawa sylwestrowa. No a czego my i Państwo, myślę, życzylibyśmy sobie wspólnie na kolejnym roku w 2017, żeby był równie dynamiczny w
fantastyczny i taki z powerem, jaki był ten 2016. Ci, którzy do nas przychodzą regularnie i śledzą to, co robimy, zapraszamy Państwa na różne nasze inicjatywy artystyczne, wiedzą, o czym mówię. Nie brakowało ich w tym roku, tych wszystkich wzruszeń, oklasków i tych wspólnych spotkań i tych, którzy tutaj u nas na co dzień i tych, którzy od święta przychodzą na imprezę. Życzmy sobie wspólnie jak największej ilości fantastycznych wspólnych spotkań My Kamiennogórzanie z gośćmi zaproszonymi, bo również zapraszam pięknie wszystkich, którzy oglądają nas, na przykład mieszkańców Wałbrzycha. Życzę Państwu oczywiście zdrowia. Życzę, żebyśmy w takim radosnym nastroju, w zdrowiu spędzili ten 2017 rok. No i przede wszystkim do przodu jakby z naszym działaniem, z życiem. Myślę, że miejmy tą radość i kolorowe głowy otwarte na tą nową rzeczywistość i na wszystko, co się dzieje. No ale przede wszystkim wzruszajmy się, wyżywajmy się artystycznie i, no i spotykajmy się w Centrum Kultury. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia. Z okazji nadchodzących świąt życzymy wszystkim dużo zdrowia i energii na każdy dzień. Aby w życiowym pędzie każdy znalazł czas na relaks. Oraz inne przyjemności. Samych sukcesów. I spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym roku. Życzą pracownicy AquaZdroju!